Gość, który nas obraził, jest rolnikiem i to on powiedział, że sprzedajemy truciznę Polakom i ludziom i że jesteśmy przemysłodawcami, jak się to nazywa. Więc wzywam ciebie teraz, żebyś wziął ten miernik jako rolnik, wbił w swoją ziemię, gdzie uprawiasz rolę i pokazał ludziom, że ten miernik zaświeci na zielono w formie chost, tak jak sobie życzysz i że nie sprzedajesz ludziom trucizny jako rolnik. Pokaż to. Bucowski, ty mi przestań cholerę jasne rodzinę prześladować. Ostatnio to pełno ruskich ekspertów się wzięło u nas na fanpage'u o zdrowej żywności i mówili, zrób pomiar na goście. Jak zrobisz na goście i będzie na zielono, albo chociaż na pomarańczowo, a nie na czerwono, to faktycznie jest dobre. Proszę bardzo. Bierzemy mięso, z którego wyrabiane są nasze kiełbaski i nie tylko. Proszę. I teraz to mięsko nakujemy tutaj gostem, bo sami ruscy eksperci od zdrowej żywności się znaleźli. Z pozdrowieniami dla pewnego zabawnego człowieka. Proszę. Kalibracja. Wbijamy. I naciskamy pomiar. Ma świecić na czerwono. Ma świecić na czerwono. Dlaczego świeci na zielono? Przecież to jest w goście, przecież jak to, przecież to... No. Pokaż to jeszcze raz. Wyczyj to urządzenie. A teraz weźmiemy to urządzenie, ustawimy na Unię Europejską, naciskamy OK, kalibracja, wbijamy, proszę bardzo. I dajemy pomiar na Unii Europejskiej i na goście. Sprawdzamy. Unia Europejska. Mniej niż 10 azotanów. I nieważne, czy to gost, czy to jest norma Unii, należą się przeprosiny komuś. Nie mamy sobie nic do zarzucenia i nigdy nie mieliśmy. Natomiast zapraszam was serdecznie do korzystania oczywiście z naszych fantastycznych, śródkich, dobrych, jedynych, niezastąpionych w naszym odczuciu wyrobów, które przypominają smak dzieciństwa i ludzie, którzy odebrali już od nas zamówione paczki, mówią, baca, to jest niesamowite, jak to bardzo smakuje. No więc jeżeli ty, Dobryczyku, chciałbyś poczuć i zatopić ząbki w piątki razem z nami, to taki box możemy do ciebie wysłać pod wskazany adres, jeżeli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej, tak. Spokojnie tłumaczę, Polska jest w Unii, bo pytacie, czy w Polskę też wysyłamy, więc wysyłamy. Aby zamówić sobie taki zestaw, wystarczy wysłać do nas pod numer telefonu 784-449-930 zamówienie. Podać imię, nazwisko, poprawny adres do dostawy, numer telefonu do kontaktu dla kuriera, adres e-mail, ponieważ na ten adres otrzymacie list przewozowy oraz adres zamieszkania. Jeżeli to jest poza granicą Polski, napisz państwo, do którego paczka ma być wysłana. Paczki wysyłamy w rozmiarach 300, 500 lub 700. Jest to miks. I tutaj mamy taki miks spakowany dla miłego pana Krzyśka. Panie Krzysztofie, witam serdecznie. Do miejscowości Sierpcy na ulicę Jana Pawła II mamy przygotowany boks, który właśnie jest wysyłany. Są to sery góralskie, polędwice, boczki, kiełbasy. Mamy tutaj szyneczkę, mamy tutaj kiełbasę góralską. To jest jeden z boksów. Tych boksów mamy kilka już spakowanych. Jest też boks za 500 zł. Czytaj proszę opis filmu, dlatego że nad filmem jest opis. W tym opisie jest napisane, co znajduje się w danym boksie. Czym różni się boks 300 od boksu 500, a także od boksu za 700.
Dziękuję, że jesteście razem z nami. Na koniec tylko dodam, że przyjmujemy już zamówienia na święta z początkiem listopada, dlatego że musimy się przygotować na zakup zdrowego mięsa, z którego dla Was będziemy przygotowywać właśnie takie pyszne kiełbaski, szyneczki, polędwiczki i boczki. A jak sami widzicie, mięso jest super czyste, super, bardzo, bardzo, bardzo zdrowe. Zapraszamy, poczujcie razem z nami smak dzieciństwa. Trzymajcie się, kochani, pozdrówcie znajomych, dajcie im znajomym znać, że jesteśmy. I od razu powiem, że w pierwszej kolejności obsługiwani będą zamawiający ci, którzy już byli naszymi klientami. I to do nich przede wszystkim wyślemy paczki na święta. Wszyscy ci, którzy jeszcze nie zdążyli u nas zrobić zamówienia, a chcieliby spróbować na święta, mogą się nie załapać. Choć będziemy pracować nad tym, żeby było inaczej. Trzymajcie się, dzięki raz jeszcze. Dobrego dnia, Polacy. Cześć!